ruszaj się! Ręce do góry! Gleba! Nie tak łatwo zostać kawalerzystą, ale warto próbować. Dziś pokażemy, jak dostać się do elitarnej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Sytuacja na wschodniej flance NATO i wojna na Ukrainie. Sprawdzimy też kandydatów do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Poprady, pioruny i gromy, czyli wojska przeciwlotnicze w Wicku Pomorskim. Żołnierze strażacy akcji. Krypulec zaciskamy do końca, aż do momentu, kiedy krwawienie zauważymy, że ustanie. Następnie zabezpieczamy zapadką i rzepem zapinającym. Ostatnim krokiem jest napisanie na czele pacjenta litery T i godziny, w której staza została założona dla przyszłego medyka. Polskie wojsko cały czas ćwiczy m.in. udzielanie pierwszej pomocy. Ta umiejętność przydaje się nie tylko na polu walki. My jednak zaczynamy od pola walki, a dokładnie od dynamicznej sytuacji na Ukrainie, a także od działań sojuszników na wschodniej flance NATO. Napisali na ścianie, ile dni tu spędzili. Ktoś napisał 72 dni. W tej ciasnej sali tortur w Bałaklii Rosjanie przetrzymywali nawet 7 osób naraz. Przez tygodnie męczyli ludzi. Elektrowstrząsy były najlżejszą torturą. Dawały szansę na przeżycie. Zmusili mnie do trzymania dwóch przewodów podłączonych do generatora elektrycznego. Im szybciej go kręcisz, tym wyższe daje napięcie. Kręcili i zadawali pytania. Mówili, że kłamie, więc torturowali dalej. Ukraińcy odbijają z rąk Rosjan kolejne miejscowości i ujawniają kolejne zbrodnie armii Putina. Z żołnierzami i mieszkańcami wyzwolonych Bałaklii i Izium rozmawiał Wołodymyr Zełenski. Widok jest bardzo szokujący, ale byłem na to przygotowany. Oglądaliśmy podobne zdjęcia z Buczy. To samo, zniszczone budynki, zabici ludzie. Tak działa dzisiejszy nowoczesny naród rosyjski. Tylko oni za to odpowiadają. Ukraińcy odpowiadają kontrofensywą. Dzisiaj latały nasze odrzutowce. Widziałem, uderzyły i wróciły szybko. Niemal cały obwód charkowski jest już w rękach Ukraińców. Na tym nagraniu widać, jak Rosjanie w popłochu uciekają, gubiąc jednego ze swoich towarzyszy. Ale zdarza się, że towarzysze dla Rosjan okazują się balastem, którego się pozbywają. Bieżali jak mysz. Uciekali jak szczury, biegali i porzucali wszystko, pojazdy, swoich ludzi. Żeby móc szybko uciec, zastrzelili nawet jednego ze swoich, który był ranny. Bohaterską walkę o wolność śledzi cały świat. Jasne jest, że Ukraińcy poczynili znaczne postępy, ale myślę, że przed nimi długa droga. Najpotężniejszy sojusznik NATO nie tylko obserwuje to, co na froncie, ale też reaguje. Nie chodzi tylko o pomoc militarną Ukraińcom, ale i wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu. Na wodach Bałtyku pływa znacznie więcej amerykańskich okrętów niż przed wojną. Jeden z nich mierzący ponad ćwierć kilometra desantowo-transportowy okręt USS Kearsarge wraz z 2000 załogą zacumował w Gdyni. Okręt ma w Polsce uzupełnić zapasy. NATO zwiększa obecność na wschodniej flance, a Polska zwiększa możliwości obronne. Zwiększenie liczebności sił zbrojnych, modernizacja techniczna. No i przede wszystkim, żeby być gotowym do tego, do czego jest przeznaczony żołnierz, do czego są przeznaczone jednostki wojskowe. Czy wojna na Ukrainie pokazuje pewne kierunki, jak modernizować armię, na to stawiać? Każdy konflikt zbrojny jest skarbnicą wiedzy. Jeśli chodzi o rozwój sił zbrojnych, to modernizację techniczną, to oczywiście są obszary priorytetowe, tak jak obrona przeciwlotnicza, ogólnie naziemna obrona powietrzna przestrzeni Polski, ale przede wszystkim należy inwestować w sposób harmonijny, w sposób taki, który obejmuje wszystkie rodzaje sił zbrojnych, począwszy od marynarki wojennej, gdzie zostały zakontraktowane fregaty wielozadaniowe Miecznik, również kolejne niszczyciele min klasy Cormoran II. Jeśli chodzi o siły powietrzne, to pozyskujemy, już mamy zakontraktowane samoloty F-35. W najbliższym czasie przejdziemy do czynów, jeśli chodzi o lekkie samoloty bojowe FA-50 od strony koreańskiej. Jeśli chodzi o wojska lądowe, to tu mówimy o bardzo szerokiej gamie sprzętu. Dozbrajanie polskiej armii idzie w parze ze zwiększaniem jej liczebności i szkoleniem wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W rejonie hali Szrenickiej w Karkonoszach zorganizowano ćwiczenia Piorun II z udziałem m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. ewakuację ludzi z płonących budynków i walkę z ogniem w trudnym, górzystym terenie. Wpłynęło do nas zgłoszenie, że jest niezbędna pomoc w akcji poszukiwawczej osób, które utknęły w górach i potrzebują pomocy w zejściu, jak i bezpośrednio udzielenia pierwszej pomocy w wyższych partiach gór. Stąd też zaangażowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólną akcję niesienia pomocy. My nie jesteśmy po to, żeby zastępować służby, które na co dzień udzielają pomocy poszkodowanym, a wspierać ich właśnie w takich sytuacjach, jak ich pokazuje dzisiejszy scenariusz, czyli sytuacja, gdzie służby nie są wystarczające, gdzie trzeba zaangażować żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a oni muszą znać procedury i wspólnie z innymi służbami realizować zadania. Tego typu wspólne ćwiczenia służb ratunkowych i armii są doskonałym sprawdzianem tego, jak w sytuacjach awaryjnych działają wspólne procedury. Jedna z najbardziej elitarnych jednostek w polskiej armii, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, przyciąga niczym magnes. Nic dziwnego, że bordowy beret chce założyć coraz więcej ochotników. My dzisiaj podglądamy szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej numer 4389. Walka wręcz, obezwładnienie uzbrojonego napastnika, podstawy izraelskiej Krav Magi, sztuki walki, w której podstawą wcale nie są idealnie wyćwiczone uderzenia. Skuteczna, krótka eliminacja zagrożenia na polu walki. I tym się zajmujemy. Także z wykorzystaniem broni, tyle że w zupełnie innej, mniej tradycyjnej roli. Walki z bronią, ale w sposób inny niż ogniowy, czyli użycie broni palnej jako broni białej. Ponieważ są pewne takie okoliczności, gdzie broni palnej nie da się użyć w sposób ogniowy, a należałoby ją wykorzystać i używamy ją wtedy jako broń białą. Tak wyglądają pierwsze dni na poligonie kandydatów do wstąpienia w szeregi 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby założyć bordowy beret. Oglądałem serial Kawaleria Powietrzna. Poza tym to jest elita. Ja zawsze chciałem być najlepszy i tu są najlepsi. To 28-dniowy kurs podstawowy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W Wojsku Polskim nowość. Każdy, kto chce spróbować swoich sił, może zgłosić się poprzez stronę internetową zostańżołnierzem.pl lub stawić się w najbliższym wojskowym centrum rekrutacji. Młody ochotnik, który chce wstąpić do wojska, udaje się do wojskowego centrum rekrutacji, czyli byłego WKU. Następnie WKU jest zrekrutowany, przedstawiony jest mu e-learning, którego musi się nauczyć i zdać odpowiednie egzaminy. Następnie przychodzi do jednostki jako gotowy, wyszkolony z teorii żołnierz, a my w ciągu 28 dni przekuwamy teorię w praktykę. A w praktyce także udzielanie pierwszej pomocy na polu walki oraz kurs strzelania. Dla tych elewów to pierwsze zetknięcie z bronią. Jest trochę stresu, żołnierze gdzieś tam są podekscytowani. Dbamy o warunki bezpieczeństwa, staramy się wykorzystywać jak największą liczbę instruktorów, żeby to szkolenie strzeleckie przeprowadzić bezpiecznie, żeby ci żołnierze mieli okazję zapoznać się z pierwszym strzelaniem. Jest ciężko, nie ukrywam, aczkolwiek przygotowywałam się do służby 8 miesięcy wcześniej. Twierdzę, że to i tak było za mało. Ta grupa elewów ma okazję ćwiczyć na najnowszym sprzęcie oferowanym przez Wojsko Polskie. Między innymi na symulatorze strzeleckim Śnieżnik. Każdy jest ambitny, każdy stara się jak najbardziej. Każdy się robi wszystko, co jak najlepiej potrafi. I nie, nikt nie mówi, że chce odejść lub zrezygnować. Chociaż jest i taka możliwość, bo 28-dniowy kurs nie zobowiązuje do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Kto poradzi sobie na kursie podstawowym, może złożyć przysięgę wojskową i następnie wybrać albo służbę i dalsze szkolenie w jednostkach wojskowych, albo na przykład służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Może też przejść do rezerwy. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza. Zobaczmy zatem, jak wygląda szkolenie przeciwlotnicze 16. Dywizji Zmechanizowanej z udziałem zestawów Poprad, Gradów i Piorunów. Oddanie takiej salwy jest możliwe na centralnym poligonie sił powietrznych w Wicku Morskim obok Ustki. Ten poligon umożliwia nam strzelanie na pełnych zasięgach, na pełnych możliwościach każdego zestawu. Nie ma ograniczeń lądowych, strzelamy w morze, akwen jest zabezpieczony. W związku z tym bez ograniczeń żołnierze mogą zrealizować realnie cele
szkoleniowe i wykonać zadania ogniowe, wykorzystując w pełni możliwości bojowe każdego zestawu. Samobieżne, przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad w pełnej krasie. Poligon w Wicku Morskim stał się areną ćwiczeń polskich i rumuńskich wojsk przeciwlotniczych. W manewrach bierze udział ponad 1500 żołnierzy i 300 jednostek przeciwlotniczego sprzętu. Na poligonie posiadamy wszystkie zestawy, wszystkie rodzaje broni przeciwlotniczej, które 16. Pomorska Dywizja posiada w swojej zasobie. Żołnierze ćwiczą zarówno w dzień, jak i w nocy realizację zadań ogniowych zestawów artyleryjskich, przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, Poprad, jak i zestawów rakietowych KUB. Dla żołnierzy takie ogniowe ćwiczenia to okazja do zapoznania się z możliwościami sprzętu. Chodzi m.in. o zdalne sterowanie wyrzutnią Poprad w sytuacji, kiedy pojazd zostanie uszkodzony na polu walki. Wyciągnęliśmy blok komputera operacyjnego w ukrycie i jeżeli wóz zostałby zniszczony, uszkodzony, to jego obsługa może z ukrycia na długość kabla wykonywać zadania bojowe. A to już wyrzutnie krótkiego zasięgu Piorun. Polski sprzęt, który celująco zdał egzamin w najtrudniejszych bojowych warunkach na froncie wojny na Ukrainie. Sprawdza się na polu walki. Ja z punktu widzenia operatora mogę powiedzieć, że jest bardzo prosty w obsłudze, jest mobilny. No i przede wszystkim jest to naszej polskiej produkcji, z którego powinniśmy być bardzo dumni. Na poligonie w Wicku Morskim koło Ustki szkolą się głównie żołnierze wchodzący w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W ćwiczeniach biorą udział też sojusznicy z NATO. To jest bateria przeciwlotnicza z Rumunii i oni również wykonują strzelania przeciwlotnicze razem z naszymi żołnierzami. Przygotowania do tych ćwiczeń to miesiące spędzone na innych poligonach, ale też w garnizonach, na trenażerach. Ten cykl przygotowań tak naprawdę trwa cały czas nieustannie. Szkolimy się na różnych poziomach, realizujemy zadania różnych trudności, zarówno w dzień, jak i w nocy. Ćwiczenia na poligonie w Wicku Morskim to sprawdzian nie tylko dla doświadczonych żołnierzy, ale także dla tych, którzy wstąpili do armii zaledwie kilka tygodni temu, korzystając z nowej oferty Wojska Polskiego, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. W wojsku jestem drugi tydzień. Troszkę się zdziwiłem, że trafiłem na poligon, ale podoba mi się, szkolenie jest trudne, intensywne, jest dużo nauki, ale jest to zajęcie, które daje dużo satysfakcji. Przeciwlotnicze ćwiczenia trwają 3 tygodnie. Ta edycja zakończy się pod koniec września. Ci żołnierze uczą się, jak prowadzić celny ogień. A jeśli jesteśmy przy ogniu, to teraz zobaczmy, jak gasić ten prawdziwy. Przenosimy się do Grudziądza na zawody pożarnicze Polskowych Straży Pożarnych. Oj, będzie gorąco. Szkoła specjalistów pożarnictwa przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Tu na co dzień ćwiczą żołnierze strażacy. Konkretnie 2,5 tysiąca strażaków z 91 wojskowych straży pożarnych. Szkoła w Grudziądzu to jeden z najnowocześniejszych ośrodków treningowych w kraju. Przygotowuje do pracy zarówno w jednostkach, jak i na misjach poza granicami państwa. Mamy makety statków powietrznych znajdujące się na wyposażeniu polskich sił zbrojnych. Są to symulatory, urządzenia szkolno-treningowe, mające na celu stworzenie warunków zbliżonych do realnych. Bo zadania stawiane przed Wojskową Strażą Pożarną są inne niż te, z którymi codziennie mierzą się ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpieczamy loty statków powietrznych, w tym wypadku śmigłowce ratownicze. Najlepsi z najlepszych co roku stają w szranki w Grudziądzu. 10 najlepszych zespołów oraz 10 najlepiej wyszkolonych zawodników ma okazję rywalizować między sobą właśnie w tym miejscu. Wyłaniamy w najlepszą drużynę ćwiczącą, która składa się z dowódcy, mechanika, 4 ratowników podzielonych na 2 roty, 1 i 2, oraz zawodnika rezerwowego. Konkurencje teoretyczne, indywidualne i największe wyzwanie, zadanie zespołowe, w którym sędziowie oceniają dosłownie każdy krok. Gotowość bojowa, która jest codziennym elementem, natomiast to jest poziom też taki współzawodnictwa sportowego, gdzie wykorzystujemy, oni wykorzystują swoje umiejętności, tutaj już takie stricte, troszeczkę sportowe. W tych kilkudniowych zawodach wygrywa ta drużyna i ten strażak, którzy osiągną najlepszy czas, a sędziowie za każdą pomyłkę doliczają sekundy. Tutaj dialog tkwi w szczegółach i polega to na tym, że każdy błąd można wyeliminować czas. Bieg biegiem, trzeba mieć silne nogi, wiadomo, dynamiki trzeba dodać, ale na samym końcu wystarczy wąż, że źle się okręci i już może być po wszystkim. To jednak nie tylko czysto sportowa rywalizacja, to egzamin z umiejętności pracy w grupie. Jesteśmy tak samo drużyną na straży, w zawodach, tak jak i w pracy, w służbie. Musicie sobie ufać. No, bezgranicznie.
Zawody wojskowych strażaków odbywają się już 11 raz. No to my dodamy tylko gorące gratulacje. I co teraz robimy? Montujemy urządzenie powrotne. Aha. O, następnie udało się. Pokrywa komory zamkowej. Oddajemy strzał bezpieczny, zabezpieczamy. No i po tym szybkim złożeniu broni czas na szybkie strzały. Na początek będzie uroczyście. W Warszawie bowiem wręczono sztandar dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z rąk prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy sztandar otrzymał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika. Sztandar jest symbolem odwagi, męstwa i honoru. To są cechy, którymi wyróżniają się żołnierze Wojska Polskiego. Dziękuję za to. To jest bardzo ważny element siły Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie to, żeby Wojsko Polskie było silne. To jest element kluczowy dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jest to moment szczególny dla dowódcy generalnego, dla wszystkich moich podwładnych, dla wszystkich żołnierzy Dowództwa Generalnego i jednostek bezpośrednio podporządkowanych. Tak było powiedziane wielkie słowa, ale tak naprawdę to jest potężne wyzwanie, to jest duma, to jest honor. Matką chrzestną sztandaru Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych została małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym profesor Andrzej Maczek, syn generała Stanisława Maczka. Uroczystości ciąg dalszy. Tak więc przenosimy się do Wrocławia, gdzie 234 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Absolwenci studium oficerskiego zasilą wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnych w jednostkach na terenie całego kraju. Natomiast lekarze odbędą roczny staż w szpitalach wojskowych. Bywa trudno, ponieważ kierunek lekarski sam sobie jest bardzo wymagający i wymaga wiele poświęceń. Do tego jesteśmy w wojsku, więc są zajęcia ogólnowojskowe, treningi, musztry, służby, rozkazy, które trzeba czasami wykonać i zmodyfikować swoje prywatne plany. Także no to jest wymagająca służba, ale jest to realne, jeśli ktoś jest wystarczająco zdeterminowany. Trzeba było powiązać dużo nauki związanej ze studiami lekarskimi, więc jest to duma, bo jest to zwieńczenie całej pracy, jaką wkładaliśmy w te nasze 6 lat wszyscy, którzy są tutaj zgromadzeni. Teraz ogłoszenie dla wszystkich, którzy chcieliby zostać cyberżołnierzami. Otóż na Wojskowej Akademii Technicznej rusza 3-miesięczne szkolenie dla kandydatów na oficerów zawodowych, kończące się egzaminem na oficera. O uczestnictwo w kursie ubiegać się mogą osoby niekarane, posiadające obywatelstwo polskie, mające zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Dodatkowo muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Super, super! Na koniec będzie na sportowo i oczywiście po żołniersku. Konkretniej mówiąc, będą Mistrzostwa Wojska Polskiego w pięcioboju wojskowym, które odbyły się nad Zegrzem oraz na strzelnicy w Kątach Węgierskich. W rywalizacji wzięło udział 82 żołnierzy. Sportowcy w mundurach stanęli w szranki w 5 konkurencjach. Strzelanie z karabinka MSBS Grot do celu oddalonego o 100 metrów. W tym zadaniu liczyła się celność i szybkość. Następnie rywalizowano na lądowym i wodnym torach przeszkód. Kolejną konkurencją był rzut granatem. Tu oczywiście pod uwagę brana była celność i odległość. A na koniec bieg przełajowy, czyli 8-kilometrowa trasa najeżona przeszkodami. To dla mężczyzn. Płeć piękna musiała dać radę na dystansie o połowę mniejszym. A my wszystkim serdecznie gratulujemy i podziwiamy. Bezpieczne posługiwanie się bronią to podstawa szkolenia ochotników. To szkolenie tu w Tomaszowie Mazowieckim trwa. My już kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!